Witam. Na tym filmie ze statystyki opisowej w ramach wszechstronnej analizy struktury pokażę Wam, jak dokonać badania zmienności, ale za pomocą obliczenia odchylenia przeciętnego. Przypadek, który Wam pokażę, to jest szereg rozdzielczy przedziachłowy, czyli generalnie przedziały, gdzie jasno jest określone, co jest początkiem każdego przedziału i co jest końcem każdego przedziału oraz ile jednostek jest wchodzących do konkretnego przedziału. Przykładowe zadanie ma następującą treść. Zbadano 20 losowo wybranych osób w pewnej przychodni lekarskiej. Oszacuj odchylenie przeciętne i zbadaj zróżnicowanie osób pod względem wieku. Jeżeli mamy dane zapisane w takiej formie, od razu wiemy, że mamy tutaj do czynienia z szeregiem rozdzielczym przedziałowym, czyli krótko z przedziałami, a to, co my musimy policzyć, jest to odchylenie przeciętne. Do obliczenia odchylenia przeciętnego, jak zaraz zobaczycie, będzie potrzebna średnia arytmetyczna. I średnia arytmetyczna liczona jest z tego następującego wzoru, gdzie musimy sumować przemnożenie każdego środka przedziału przez liczebność tego przedziału. A potem wynik takiej sumy trzeba podzielić przez to, ile mamy zbadanych jednostek. A więc, jeżeli mamy tu kolumnę środek każdego, początek każdego przedziału, tu jest koniec każdego przedziału, to dla każdego z takich przedziałów musimy wyznaczyć liczbę, która znajduje się dokładnie na środku między początkiem a końcem każdego przedziału. Wyniki mamy tutaj zapisane, ale do wzoru na średnią arytmetyczną potrzebujemy przemnożyć środek każdego przedziału przez liczebność każdego z tych przedziałów, czyli x i z kółkiem razy ni, czyli ta liczba razy ta wynik, to razy to wynik i tak mamy zapisane wyniki, ale do obliczenia średniej arytmetycznej potrzebujemy sumę. Suma tak podpisanej kolumny, która u nas będzie wynosiła 808 i zgodnie ze wzorem trzeba to podzielić przez 20, bo tyle wynosi łączna liczebność dla wszystkich przedziałów, czyli ile było w ogóle zbadanych osób. I wówczas otrzymany wynik to jest wynik średniego wieku badanych osób. Wówczas możemy napisać krótką interpretację, że wiek badanych osób wynosi przeciętnie, to jest bardzo ważne, tyle a tyle lat. Żeby powiedzmy obliczyć tutaj to odchylenie przeciętne, będziemy musieli policzyć, jak każdy środek przedziału różni się od średniej. Tu mamy wypisany każdy środek przedziału, a średnia jest jedna dana, wynosi 40,4, czyli 11 minus ten wynik, 23 minus wynik, nie wiem, 59 minus wynik, każdą z tych różnic tutaj wyznaczamy. Potem będziemy musieli każdą z tych wartości z niej usunąć minus, czyli tak zgodnie z oznaczeniem obliczyć wartość bezwzględną z każdego z tych wyników, a na końcu przemnożyć razy liczebność każdego z tych przedziałów. Czyli jeżeli powiedzmy mamy minus, no to liczymy tak jakby to było z plusem i mnożymy razy liczebności konkretnych po kolei przedziałów. Otrzymujemy na końcu sumę tak podpisanej kolumny, a ona nam będzie potrzebna, suma tej kolumny, do obliczenia odchylenia przeciętnego, gdzie w liczniku mamy różnicę od średniej, ale co do wartości bezwzględnej, przemnożone razy liczebność każdego z przedziałów. Suma takich właśnie przemnożeń u nas wydaje 286,8 i po podzieleniu przez 20 daje nam przeciętne odchylenie na poziomie 14,34. Ten wynik już poddajemy interpretacji, w której możemy widzieć, jak w przypadku odchylenia standardowego, jak wiek badanych osób różni się od średniej tego wieku przeciętnie o 14,34 lat. Pamiętajmy o tym zawsze, że odchylenie przeciętne jest zawsze miarą mniej dokładną niż odchylenie standardowe, ale jeżeli mamy obliczyć odchylenie przeciętne, no to je po prostu liczymy i tego komentarza nie nanosimy, tylko interpretujemy otrzymany wynik. Po otrzymaniu tego wyniku możemy obliczyć współczynnik zmienności, ponieważ było polecenie
z badań zróżnicowania osób pod względem wieku. A to jest, nie jest tylko kwestia obliczyć odchylenie przeciętne i zinterpretować. Możemy w tym momencie odnieść wynik odchylenia przeciętnego do średniej arytmetycznej wieku, czyli obliczyć współczynnik zmienności, żeby się dowiedzieć, czy te 14 lat odchylenia na plus i na minus od średniej wynoszącej 40 lat, czy to jest dużo, czy to jest mało. I wówczas liczymy odchylenie przeciętne przez średnią, czyli współczynnik zmienności. Mamy tutaj wzór, zgodnie z nim dzielimy obliczone odchylenie przeciętne przez wcześniej wyznaczoną średnią 40,4, otrzymujemy wynik. Ten wynik może zostać zinterpretowany. Pamiętajmy o tym, że wynik współczynnika zmienności zawsze powinien się zawierać między 0 a 1, czyli między 0% a 100%. Wówczas możemy powiedzieć, że wynik bliski 0 mówi o tym, że jednostki są między sobą niemal identyczne, czyli u nas badani byli w niemal identycznym wieku, ale jeżeli wynik zbiega blisko do 1, powiemy w tym momencie, że jednostki między sobą są bardzo silnie zróżnicowane, a więc ludzie mieli naprawdę różne poziomy tego wieku, byli w różnym wieku, mówiąc poprawnie. Można też zastosować konkretnie przedział, zbiór przedziałów, gdzie jeżeli dany wynik mieści się, no to powiemy, że mamy słabą, nikłą, przeciętną czy nawet bardzo wysoką zmienność. W moim przypadku wynik odchylenia odchylenia tak, przeciętnego podzielonego przez średnią arytmetyczną to 35% po przecinku, co wpada do przedziału od 30 do 50%, gdzie mówimy o przeciętnej zmienności. Dzięki temu możemy powiedzieć, że po pierwsze wiek badanych osób różnił się nie o ile lat, ale o ile procent od średniej, czyli tak jak tutaj jest zapisane. Ale jeżeli wynik nam wpada do przedziału mówiącego o przeciętnej zmienności, możemy określić, że nasze badane osoby pod względem wieku cechuje przeciętna zmienność.